Siema, siema. Z tej strony Michał. Witam was w kolejnej sesji z Zagrajmy w Crash Bandicoot 4. Najwyższy czas albo It's About Time. Poprzednim razem, jak już zdążyliście zauważyć, udało mi się wrócić do tej serii. Tak więc jest to niezwykłe, że tak powiem, osiągnięcie. Udało nam się przejść pierwsze trzy wymiary na 100%, takie ultra 100%, dlatego że zabraliśmy się w końcu za poziomy z trybu odwróconego albo inverted mode. I dzisiaj kontynuujemy naszą przechadzkę, zaczynając z kolejnymi trzema poziomami, a raczej wymiarami. I zaczynamy od Kaskad Spokoju 1402, rozpoczynając z oczywiście skinem Crasha, no bo ostatnim razem graliśmy dużo Coco, więc teraz myślę, że Crash powinien dostać swoje 5 minut. Zaczynamy, jestem ciekaw, co tutaj będzie na nas czekać. Nie mogę się tego oczywiście doczekać. Ogólnie widziałem, że całkiem fajnie przyjął się pierwszy odcinek po dłuższej przerwie. Tak więc no, liczę na to, że uda nam się tą seryjkę w lutym zamknąć. Ewentualnie pod koniec lutego, żebyśmy już mogli oficjalnie powiedzieć, że seria z 2020 została zamknięta. Chociaż w międzyczasie muszę jeszcze Raymana Redemption skończyć, tak więc trochę mi jeszcze projektów zostało, no bo jeszcze Minecraft. Chociaż Minecraft to jest taki epizod raz w czas w sumie. No, jest to w sumie pierwszy świat, w którym... pierwszy wymiar, w którym mamy nową maskę. Jest to maska Akano, o której już zdążyłem wam opowiedzieć w trakcie tego let's play. Tak więc jeżeli ktoś jest ciekaw, co ja miałem wtedy tam do powiedzenia, no to serdecznie zapraszam obczaić tamte oto odcinki. Bo nieznajomość tych odcinków oczywiście nie zwalnia z obejrzenia ich. No i co? No i lecimy z koksem. Sami widzicie, czym się Akano tutaj specyfikuje. Ja tutaj myślę, że nie będę drugi raz powtarzał tego, co zresztą wszyscy wiemy. No i co? Będziemy ruszali sobie teraz przez cały ten poziom. Ogólnie te pierwsze trzy wymiary miały, że tak powiem, swoje odpowiedniki tych poziomów na odwrót. W sensie takim. Pierwszy wymiar miał tematyczny poziom, znaczy tematyczny... Temat jakby pierwszego wymiaru, jeżeli chodzi o te odwrócone poziomy, to był spin attack, który rozjaśniał nam poziom. Bo same sobie poziom były po prostu ciemne. W sensie miały na sobie nałożony niebieski filtr. I żeby rozjaśniać ten poziom, to po prostu musieliśmy wciąż wciskać kwadrat, który jest odpowiedzialny za to spin attack. Wiecie, w sensie, że kiedy wciśniecie kwadrat, no to normalnie spin atakujecie, nie? Wiecie, o co mi chodzi. W drugim świecie natomiast mieliśmy bardzo mocno intensywne kolory, takie mega wyostrzone, co powodowało wielki ból oczu, przynajmniej z mojej strony, nie wiem jak z waszej. Natomiast w trzecim świecie, a raczej w trzecim wymiarze, niestety już nie pamiętam, co dokładnie tam było. W każdym razie, oto jest nowy wymiar. Pustkowe kaskady, a raczej, sorry, nie pustkowe kaskady, tylko przed chwilą miałem to na końcu języka. Kaskady spokoju. No, czyli to są kaskady spokoju. I teraz tak. Bierzemy sobie Akano i lecimy z koksem. Chociaż... Zanim polecimy z koksem, to upewniłbym się, czy czasem czegoś tutaj nie ma. O, widzicie. Abym poleciał do przodu i już bym, kurde, ominął. I potem byłoby gadane, że o Jezu, Michał, ty ominąłeś w takim banalnym miejscu. No byłoby później gadane, więc dlatego wolę tego uniknąć. 84 na 212. Jestem ciekaw, czy mi się uda tutaj zrobić maksymalny total. Nie powiem, że nie byłbym bardzo z tego powodu zadowolony. Aczkolwiek, no, czy będzie mi to dane, to już nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Wiem tyle, że ogólnie, jak sami widzicie, te poziomy odwrócone właśnie charakteryzują się poza filtrami jeszcze tym, że przechodzimy je od nie prawej do lewej, tylko od lewej do prawej w tym wypadku. I zastanawiam się, gdzie jest ta skrzynka z wykrzyknikiem, ponieważ powinna tutaj być skrzynka z wykrzyknikiem, a jej nie widzę. I chyba coś zdymałem, ponieważ normalnie powinna się pojawić tutaj te skrzynki. I zapewne nie zdziwiłby mnie fakt, gdybym faktycznie coś zdymał.
Więc może dla pewności zróbmy coś takiego. A, dobra, tutaj to padło. Nie no, kurczę pieczone, gdzie jest ten wykrzyknik? Halo, co to ma znaczyć? Co jest grane? Nie rozumiem tego za bardzo. Albo jestem na tyle ślepy, albo faktycznie tego nie widzę. Podejrzewam to pierwsze, aczkolwiek drugiego nie mogę wykluczyć. Więc dobra, spadnijmy sobie w dół, to będzie nasza pierwsza śmierć. Aha, czyli musiałbym poziom cały zrestartować, bo widzę, że to nie ma jakby najmniejszego sensu, bo te skrzynki się nie zrespią. Chyba, żebym tam jakoś się dostał. Ale to bym musiał stąd co najmniej próbować. Żeby tam jakoś do góry wbić się. No, prawie bym był. O! Coś takiego. Super. Dobra. I tu nie widzę żadnej skrzynki. Ani tu. No, nic takiego nie widzę. Więc podejrzewam, że tamte skrzynki trzeba w inny sposób w takim razie zniszczyć, no bo kurczę pieczone, no nie widzę tutaj skrzynki, która by przywróciła nam tutaj tamte. Nie ma czegoś takiego. No dobra, no to lecimy dalej w takim razie, no nic tu po nas. Mógłbym co jedynie się cofnąć potem, no ale... Nie, to jest bez sensu. Będę musiał ogarnąć patent na ten poziom. Dobra, bo ja za dużo czasu straciłem tutaj. Chyba, że fabuła tego poziomu będzie taka, że będziemy musieli się tutaj potem cofać, ale... Trochę mi nie jest po drodze, że tak powiem, taki backtracking, no ale... Jeżeli trzeba, no to... No co, jak trzeba, to trzeba, nie? Uwaga właśnie na te rośliny, te w sensie żółte, bo one od razu, jak widzicie, reagują w sposób agresywny. Więc warto na nie po prostu uważać, tak dla czystej, dla takiego czystego bezpieczeństwa. Dobra, wbijmy sobie teraz tutaj. Kurczę, ale naprawdę ubolewam nad tym, że tam mi się ta skrzynka z wykrzyknikiem nie pojawiła, bo to oznacza jedno, albo po prostu ja coś zdymałem, albo faktycznie tak musiało być, w co wątpię, że tak miało być, więc podejrzewam tą pierwszą opcję, czyli ja coś zdymałem. Innego wyjścia nie widzę. Dobra, wszystko fajnie, ale jak ja się teraz do tej skrzynki dostanę? A właśnie, tego to już nie przemyślałem. A, w sumie mogłem i tak też zrobić. Aha, no to ciekawie zginąłem, no to ciekawie zginąłem. Nie powiem, że nie. No i o to chodziło. Dobra, będziemy mieli dwa klejnociki za jagody Bumpa. Więc teraz zobaczymy, czy uda nam się zdobyć trzeciego klejnocika za te jagody. Swoją drogą, sorry, że ja się tak, wiecie, trochę wyciszyłem w tej rundzie bonusowej, ale po prostu chciałem się skupić, bo
jak to mawiają, przezorny zawsze ubezpieczony w tym wypadku, tak przynajmniej się wydaje. A, oczywiście, że tak. Z tą różnicą, że jednak trochę zdymałem. Kurczę, liczę na to, że będę miał wszystkie klejnoty poza właśnie tym... tym za skrzynki. Bo tego niestety już zdobyć nie zdobędę. Chyba, że po prostu poza anteną jakoś wykminię. A na pewno coś mi się uda wykminić w tej sprawie. O to to nie musicie się martwić. Najwyżej po prostu, jeżeli nie uda mi się czegoś wymyślić, to se spojrzę na neta, jak tam przejść ten poziom. Kurczę, jeszcze niedawno zachwalałem, że te poziomy są takie, kurde, ultra easy, nie? Od Binoxa. To w sensie odwrócone. Wiecie, no, wciąż tak uważam, wciąż podtrzymuję swoją gadkę, ale po prostu... No nie powiem, że nie, troszeczkę mnie to dziwi. I patrzcie, ile skrzynek żeśmy ominęli. Ja pierdziule, no to już po prostu masakra jest. Tutaj to totalna porażka wleciała. Na pełnej. Torbacz tygrysi. Dobra, więc po 13 minutach w końcu pierwszy poziom udało nam się ukończyć. Jej! No to lecimy z poziomem Tauny. Magiczna mieszanka. Oczywiście, że tak. I lecimy z Koksem oczywiście jako Crash. Znaczy na razie jako Tauna, ale potem jako Crash. Tak myślę, żeby jako tako ta seria leciała do przodu, to myślę, że tak do pół godziny odcinki, ewentualnie trochę ponad pół godziny będą się pojawiać z trybu odwróconego, bo nie ma co tutaj robić z tego 10-minutowych partów. No chyba, że się okaże, że wiecie... 10 minut to będzie trwał taki jeden level, dosyć długi. Bo wiecie, ja nie chcę robić też czegoś takiego, że się okaże, że podzielę to na party i nie wiem, pierwsza połowa poziomu będzie w jednym odcinku, a druga połowa w drugim. Wolałbym jednak to wszystko razem zrobić jako taki jeden odcinek. Ale jak to mawiają, nie można mieć wszystkiego. Dobra, sprawa wygląda teraz tak, że robimy tym razem wersję taką trochę ciemniejszą poziomu Tauny. Bo nie mogę powiedzieć, że to jest taki mocny czarno-biały filtr, no bo to jest taki bardziej, nie wiem... To też jest jakiś taki, kurczę, filtr związany z latami, może, nie wiem, 90-tymi, coś takiego. Bardziej bym powiedział. Sprawdźmy, czy tutaj nic nie ma, bo ja oczywiście przyzwyczajony, że zawsze to z prawej strony było, a teraz to jest z lewej, bo wiadomo, robimy poziom na odwrót. Tutaj radzę uważać na tego smoka, ponieważ ten smok... może zadać ci, no, dosyć spory damage. Tutaj zawsze, kurde, miałem schizę, bo jak widzicie, to są te liliany, które nie mają tego oczka. I co to oznacza, kiedy liliana nie ma oczka? To oznacza, że możesz sobie tutaj stać w nieskończoność. W momencie, kiedy jest właśnie taka liliana z oczkiem, no to niestety masz czas ograniczony. Dobra, tam udało mi się zbić skrzynkę, super, cieszę się. A i mówiłem o tym, żeby uważać, a kurde, nie uważam. I później wychodzi, co wychodzi. Później wychodzi tak zwany, jak to zakolnikow TV, który lubi wam otwierać drzwi i mówi ten, że potem wychodzi taki dosłowny baboplacek. Oczywiście biorę pod uwagę to, że tutaj smok se lata, dlatego będę starał się go omijać za wszelką cenę. No niestety tutaj mi się nie udało, myślałem, że kurde uda mi się jakoś tak schować do takiego stopnia, że on mnie po prostu nie zauważy. Ale pech chciał, że niestety dotknął mnie swoją pikselką zdrowia. Swoją drogą bym się tutaj cofnął, dlatego że... odnoszę dziwne wrażenie, że skrzynka, która była po lewej stronie, się nie zniszczyła, prawda? No oczywiście, że tak. Ja to jestem spostrzegawczy inaczej, kurczę pieczone.